Cześć, Szymon z tej strony, witam na moim kanale. Byłem na urlopie, więc tym razem przede mną są dwa tomy kolekcji Bohaterowie Złoczyńcy, Legion Trzech Światów oraz Batman Killer Croc Powstaje, czyli tom 52 i 53. Już od razu widać, że są podobnej grubości. Dobra, szybko przystąpmy do odfoliowania. Za Legion Trzech Światów odpowiada dwóch głównych artystów. W zasadzie jest tutaj trzy nazwiska są na okładce, czyli Jeff Jones jako scenarzysta, do tego George Perez jako rysownik, który zasłynął m.in. rysowaniem Kryzysu na Nieskończonych Ziemiach, oraz Joe Prado. Jest to komiks będący, można powiedzieć, finałem pewnej epickiej sagi, którą pisał Jeff Jones na łamach wielu tytułów. Komiks już omawialiśmy na kanale Usylwka. Więc ja tylko tutaj troszeczkę pokażę pro forma, że coś takiego właśnie prezentuję, że to określę. Przy czym gdzieś tutaj była gigantyczna kontrowersja. O! To jest gigantyczna kontrowersja. Ten kadr, to zdjęcie jest reklamą paradoksalnie pirackiego serwisu do czytania komiksów. Co jak co, ale takie rzeczy nie powinny się zdarzać. Moją opinię Sylwka znacie z omówienia, więc teraz przejdę do tego, co jest nowością teraz, dzisiejszą, czyli w środę 16 sierpnia. Ja poprosiłem panią w kiosku, żeby mi zostawiła mój komiks, jak byłem na wakacjach, więc teraz mogę otworzyć coś, co jest nowym komiksem w Polsce wydanym, a bazującym na starszych materiałach, bo tutaj oczywiście mamy lata, chyba to był 2008, coś koło tego. 2008-2009, natomiast Killer Croc powstaje, jak sobie zobaczycie, 83 rok, 1983. Troszeczkę zeszytów z serii Detective Comics oraz Batman. Głównie scenariuszem, za scenariusz widzę, że jest Jerry Conway, że są Don Newton albo Jen Colan. A tu jest Kurt Swan, Dan Jurgens. Czyli generalnie takie bardziej klasyczne opowieści lata 80. z czasy sprzed kryzysu na Nieskończonych Ziemiach. Jak się przyjrzymy tym grafikom, to wyglądają klimatycznie i właśnie tak kostium Batmana jest klasyczny. Rysunek też wygląda fajnie. Dobra, zobaczmy co to jest. O, klasycznie, bardzo klasycznie. Tu mamy okładkę z tego tomu, więc bardzo mnie ciekawi, jak mi się to będzie czytało. Tutaj jest Dan Jurgens, gość, który zasłynął pisząc 75. zeszyt Supermana, w którym Superman zginął. Więc to jest jego jedna z największych, najsłynniejszych opowieści, w których brał udział. Tu mamy tam Joker się widzę pojawia. Jakiś Robin. Dobra. I tutaj mamy Droga Conwaya, czyli o jeden z ważniejszych twórców historii Batmana, z tego co widzę. Tak, fabuła. No, sporo tego. Układki jakieś? O nie, jeszcze kolejne. Sporo tych materiałów dodatkowych. I ten tom jeszcze sobie zerknijmy. Ma około 200 stron. Dobra. I tutaj mamy, co będzie następne. Super Synowie, kiedy dorosnę oraz Stowarzyszenie Sprawiedliwości, przyjdź królestwo twoje. Tom pierwszy. Z tego co pamiętam, Super Synowie to jest seria w DC Odrodzenie, która mniej więcej startowała po drugim tomie Supermana. Pierwsze próby Superboya. Natomiast Stowarzyszenie Sprawiedliwości, przyjdź królestwo twoje, to jest kontynuacja JJSA, czyli Stowarzyszenia Sprawiedliwości, które zostało u nas jako nowa epoka, czy następna epoka. To już w Polsce wyszło w ramach tej kolekcji. Tak prezentują się te tomy, tom zeszło sprzed 2 tygodni i tom obecny. Na omówienie tego tomu oczywiście zapraszam na kanał Sylwek, ten już jest przez nas omówiony. Z mojej strony to by było tyle. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.